Jakie sprawy są najważniejsze, jakimi sprawami rząd się powinien zajmować? Na pierwszym miejscu bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo granic. Na drugim bezpieczeństwo zdrowotne. Na trzecim jakość funkcjonowania życia, gospodarka. Na ostatnim miejscu jest aborcja, a na przedostatnim są związki. To dokończmy jednak. Albo nasza koalicja, tak. Albo nasza koalicja weźmie to sobie mocno do serca i postawimy na gospodarkę, na przedsiębiorców, na niższą składkę zdrowotną i tak jak dzisiaj. Na rentę wdowią. Bardzo dobry albo, pomysł koalicji. Albo będziemy tracić wyborców. Albo się rozpadnie. Albo będziemy tracić wyborców. To, rozpad koalicji jest mniej kosztowny niż utrata wyborców przez partie, które tworzą koalicję. Czyli gdy byłaby taka alternatywa, jeżeli nie będzie, rezygnujemy z koalicji, czy tracimy wyborców, to pan wybiera, nie tracimy wyborców, rezygnujemy z koalicji? Ja zawsze będę wybierał to, do czego wyborcy nas zobowiązali. Wyborcy nas zobowiązali do dwóch rzeczy. Do współpracy i szukania tego, co wspólne. A ostatnie tygodnie raczej duża część, przynajmniej część naszej koalicji robi wszystko, żeby pokazać to, co nas różni. I forsować projekty, które nie rozwiązują najważniejszych potrzeb według sondażu CBOS-u dotyczących, to jasne. Panie premierze, zapytam wprost, bezpieczeństwa granicy, te pańskie słowa z soboty, polskiego. Bardzo mocne słowa o tym, że PSL nie jest i nie będzie niczym wasalem. Nie był, nie jest i nie będzie niczym wasalem. To jest tak.